Za moment początek drugiej części rewanżowego spotkania 1/4 finału Pucharu Polski. Kolporter Kielce Legia Warszawa 1-0 po bramce kapitana drużyny gospodarzy. Fantastyczne uderzenie w 23 minucie. No i jak na razie jedna bramka w tym dwumeczu odrobiona. Jeszcze jeden gol potrzebny jest drużynie z Kielc, by przynajmniej doprowadzić do dogrywki. Oto ten strzał, o którym przed momentem wspominałem. Fantastyczne uderzenie, zagranie Roberta Bednarka. Także bardzo wyróżniającej się postaci. Świetnie radzi sobie tutaj z tej lewej strony w defensywie drużyny kieleckiej. No i tak jak mówił Marcin Nowacki, prosta piłka. To jest najprostsze rozwiązanie po prostu na tej murawie, w tych warunkach, w jakich piłkarze są zmuszeni rozgrywać to spotkanie. Oczywiście przewaga po stronie Korony w pierwszej części, chociaż nie było zbyt wielu 100% sytuacji. Była jeszcze główka, o tym też należy pamiętać. Strzał główką Hernaniego w poprzeczkę po zagraniu właśnie piłki przez Arkadiusza Bilskiego, ale no, szczerze powiedziawszy, najgroźniejsze są stałe fragmenty gry ze strony Korony, zwłaszcza te wykonywane prawą nogą przez Bilskiego. Nieco gorzej wychodzą te fragmenty, stałe fragmenty gry z drugiej strony boiska, gdy piłkę dośrodkowuje Kaczmarczyk, natomiast Kaczmarek, przepraszam, a poza tym jeszcze strzały z dystansu, to też może być groźna broń w walce z bramkarzem. Próba strzału z 20 metrów Marcina Kaczmarka. Ale od bramki rozpocznie Jan Mucha. Wukowicz. Bilski. Piechna. No, atutem Kielczan jest oczywiście jeszcze to, że oni w przeciwieństwie do Legii mogli na tym boisku zdecydowanie częściej się przygotowywać po prostu. Rosłoń. Karwan. Wydawało się, że bardziej był to niekontrolowany poślizg Bartosza Karwana, ale być może pomagał mu w tym nieco grać Korony. No nie, nie pomagał. Po prostu przewrócił się Bartosz Karwan. Myślę, że sędzia, no, trudno mu będzie tak naprawdę rozstrzygać w wielu sytuacjach, czy był rzut wolny, czy był faul, czy nie było faulu, bo piłkarze czasami po prostu mogą tracić, czy tracą równowagę. Tak było w tym przypadku, w przypadku Bartosza Karwana. Surma. Włodarczyk. Roger. Dobre zagranie do Piotra Włodarczyka, strzał! Nie, jednak jeszcze rozgrywał piłkę do Janczyka. Włodarczyk, zablokowane to dośrodkowanie. Roger Guerreiro. Teraz troszeczkę zagapili się z prawej strony Paweł Golański, a także Grzegorz Bonin. Edson. Oddał tu Legia. Roger. Surma. Jeszcze raz oddał tu legioniści. Edson do Janczyka. Janczyk świetnie radzi sobie z Hernanim. Janczyk. Hermes. Gajtkowski. Walka bark w bark. A tutaj wydawało się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zagranie bezpośrednio piłki przez Gajtkowskiego do Piechny. Tymczasem mamy poważny kłopot. Dawid Janczyk trzyma się za kolano. No, kto wie, czy nie będzie to poważna kontuzja piłkarza Legii Warszawa. No, nie było tutaj bezpośredniego wejścia w jego nogę, natomiast mogło dojść do jakiegoś skręcenia. Robił taki gwałtowny ruch, obracał się Dawid Janczyk. A nie, był tutaj ewidentny atak Hernaniego. Kolano Janczyka z tej pierwszej powtórki nie było to aż tak widoczne. Tutaj wyraźnie widać, że przewinił Hernani, za to
Na zagranie należała się kartka dla Brazylijczyka. No a ponieważ był to atak w kolano i to jeszcze bardzo brutalny, to Hernani ma szczęście, że nie wyleciał z boiska. Musi opuścić tymczasem plac gry Janczyk na noszach. Będzie zmiana, przygotowany do wejścia jest Kucharski. Oddał tu legioniści Roger. Co to? Daleko na prawą stronę, tam Carvon musiał radzić sobie z Bednarkiem, ale mimo że odegrał piłkę głową, to już nie było partnera do pomocy. Bilski. Piechna przegrywa główkę z Rosłoniem. Vukovic. Surma. Goście cały czas w dziesiątkę, przygotowany cały czas do wejścia jest Cezary Kucharski. I mamy zmianę. Schodzi Dawid Janczyk, w jego miejsce Cezary Kucharski. Powrót do Legii Warszawa po 3 latach. Można powiedzieć, że to już kolejny powrót doświadczonego Cezarego Kucharskiego. Zdobywał z Legią mistrzostwo w 2002 roku. Potem przygoda w Grecji, a także w Górniku Łęczna. No i znów wraca do stolicy. Podobnie jak w meczu ligowym, Janczyk opuszcza plac gry dość szybko. Wtedy w 46 minucie, od razu zmieniony po przerwie przez Michala Gottwalda. Teraz w 50 minucie. No, ale to spowodowane jest urazem. Miejmy nadzieję, że niezbyt poważnym. Nie może kontynuować jednak tego spotkania młody napastnik Legii Warszawa. Na jego miejscu doświadczony Cezary Kucharski. Zobaczymy, czy doświadczenie tutaj Kucharskiego przyda się bardziej, aniżeli młodość Dawida Janczyka. A z grymasem na twarzy opuszcza teraz boisko Dawid Janczyk. Nie wygląda to, szczerze powiedziawszy, zbyt dobrze. Co to? Przeskoczył jego Grzegorz Piechna. No a teraz nie udało się zagrać piłki Marcinowi Rosłoniowi. Nawet trudno mieć pretensje do piłkarzy w takich sytuacjach, jeżeli nie przejmą piłki, bo tutaj decyduje moment, jeżeli ktoś obliczy lot piłki, albo odbije się ona dziwnie od murawy i po akcji. Gajtkowski, Bednarek i Dixon Choto. Hernani ruszył teraz Cezary Kucharski, wyszedł także z bramki Maciej Mielcarz. Piłka powinna znaleźć się pod nogami Carvona, tak jest, daje sobie radę. Były reprezentant Polski, oddał tu Legia. Osiem minut gry po przerwie. Obraz tego widowiska specjalnie nie ulega zmianie. Mniej więcej tak wyglądała też gra w ostatnim kwadransie pierwszej połowy, kiedy już Korona objęła prowadzenie. A Legia próbowała atakować. Na razie te ataki są nieskuteczne. Rzut rożny dla gospodarza, Arkadiusz Bilski. Pięciu piłkarzy Korony w polu karnym Legii. Bilski, Surma, Kaczmarek. Raz jeszcze Bilski, tym razem zdołał zablokować to podanie Dixon Choto.
Gajtkowski. Przedziera się napastnik Korony, Gajtkowski. Była okazja na strzał, odegrał piłkę Boninowi, no i to był zły wybór. Trzeba było już kończyć tę akcję. Surma. Ładny zwód, ciężko takie finezyjne akcje z driblingiem w polu karnym, zwłaszcza przeciwnika, a teraz udała się Krzysztofowi Gajtkowskiemu. Ale zabrakło decyzji o strzale. Kolański, Kucharski. Golański. Na moment przeciął tylko akcję Szala, no i już w posiadaniu piłki ekipa z Warszawy. Koronie nigdy nie udało się wygrać z Legią. Grali w sumie pięciokrotnie, raz tylko remis. Zazwyczaj te mecze odbywały się w Pucharze Polski, raz tylko w lidze to przegrane spotkanie przy Łazienkowskiej 0-1, no a pozostałe mecze w Pucharach w sezonie 2003-2004 1-1 i 2-0. Takimi rezultatami kończyły się mecze. 2-0 oczywiście dla Legii. Świtlica i Magiera byli strzelcami bramek w tym zwycięskim spotkaniu. A w meczu zremisowanym w Kielcach Aleksander Wukowicz strzelił gola dla Legii, a dla Korony Kuzera. No i było jeszcze jedno spotkanie, ale dawno, dawno temu, w 83 roku, wygrane przez zespół z Warszawy 4-3, także w mecz w Pucharze Polski. Surma. Dobra interwencja Kaczmarka, Wukowicz, Szala. Próba, no to jest dobre określenie, próba rozegrania piłki wzdłuż linii bocznej boiska. Czoto. Leciutko tylko wytrącony z równowagi przez Gajtkowskiego Czoto. Piłkarz z Afryki prawie że rozjechał się w tej sytuacji. O właśnie. I niewiele brakowało, a mógł sobie naderwać mięsień bądź jakieś sięgna. Od rzutu wolnego rozpocznie Dixon Czoto. Podarczyk, Kucharski, Roger, zatrzymany przez Arkadiusza Bilskiego. Hermes, świetnie na prawą stronę, rusza teraz Grzegorz Bonin. Ma w środku piechnę, jest także głębiej ustawiony Gajtkowski. Golański z Edsonem i out dla gości. Wukowicz. Rutka, odskakuje mu piłka, teraz szansa dla Kucharskiego, jest z przodu Włodarczyk, ale na spalonym. No bardzo dobra byłaby to okazja dla Legionistów, gdyby Cezary Kucharski pociągnął z tą akcją sam. Był na ewidentnym spalonym Włodarczyk, chociaż aż tak ewidentny to nie był, szczerze powiedziawszy. Był tam jeszcze Hernani. Wydaje się, że piłkarze byli na równo. No z mojego stanowiska wyglądało, że na spalonym był piłkarz Legii Warszawa. Podobnego zdania był sędzia. Obraz z kamery mówi co innego jednak. Piękna. Ma już swoją kiełbasę Grzegorz Piechna, ma swoją piosenkę. Brakuje mu tylko jeszcze biletu na mundial, no i będzie to rok jak marzenie, sezon jak marzenie. Bonin. Auto Edson, Włodarczyk, Rutka. Korona broni się póki co bardzo dobrze, ale jedna dosłownie nieskuteczna interwencja Rutki, gdy odskoczyła mu piłka już i już było groźnie. Golański,
Edson, Piechna, Czoto. Surma, nie ma spalonego, Roger Guerreiro, od razu dośrodkowanie w pole karne, jest Piotr Wodarczyk, świetna okazja, Wodarczyk broni Mielcarz. Najlepsza okazja Legii w tym spotkaniu, w 60 minucie gry, Piotr Wodarczyk dostał doskonałe podanie. Zobaczmy raz jeszcze, Surma, nie było tutaj spalonego, ruszył Roger Guerreiro i to jest istotne, by na tym boisku grać piłki jak najszybciej. Nie próbował jej przyjmować, nie dał sobie szansy straty tej piłki Brazylijczyk Roger, ale trafił w wychodzącego Macieja Mielcarza, kończący tę akcję Wodarczyk. Roger Guerreiro i skutecznie Robert Bednarek. Raz jeszcze będzie rzut rożny dla Legionistów. Roger, Mielcarz, niezbyt pewnie, ale na róg. Trzeci z rzędu rzut rożny wykonywany przez Rogera Guerreiro. Roger, raz jeszcze Mielcarz, tym razem chwyta piłkę. Hermes, Piechna, Bednarek, szybka piłka do Marcina Kaczmarka. Nie zdążył, choć ofiarnie walczył, by piłka pozostała w boisku. Pomocnik Cole Portera. Godzina gry za nami, cały czas 1-0, ale cały czas to za mało, by myśleć o półfinale. Ćwierćfinał to taka zapora nie do przebycia na razie przez Cole Porter w swojej historii, nie tak długiej wprawdzie, 33-letniej. Cole Porter gra po raz czwarty w ćwierćfinale Pucharu Polski. Raz w ćwierćfinale został właśnie wyeliminowany przez Legię w sezonie 2003-2004. A raz został wyeliminowany w 99 roku przez Bełchatów, wówczas nieco pechowo, bo przegrał tylko bramkami strzelanymi na wyjeździe. Wygrał jedno spotkanie 1-0, a drugie przegrał 2-1. A to jeszcze raz powtórka sytuacji Piotra Wodarczyka. Prosto w bramkarza. Bukowicz, Kucharski, bliski potwornej pomyłki Hernani, ale nie wykorzystał tej okazji Piotr Wodarczyk. Teraz świetnie rozegrana piłka na prawą stronę. Zdecydowanie łatwiej było dojść do tej piłki Boninowi, aniżeli Brazylijczykowi Edsonowi, który musiał się obrócić i dopiero rozpocząć bieg w kierunku piłki. Nie ma teraz spalonego, świetna piłka do Piotra Wodarczyka, jest osamotniony, wraca z trzech graczy Korony. Ruszył teraz Cezary Kucharski, on ustawiony przed polem karnym, do niego wycofana piłka, no i niewiele brakło. Piłka jednak przelatuje nad poprzeczką. Po tym powrocie gracza Korony będzie rzut rożny, kolejny już w tej drugiej części spotkania. Zobaczmy, wycofuje piłkę Wodarczyk i Hermes. Wybija piłkę na rzut rożny. Roger Guerreiro. Roger wypuszcza piłkę z rąk Mielcarz, ale był faulowany w polu bramkowym. Fauluje Piotr Wodarczyk. Hernani, Rosłoń, Piechna, nie było faulu, przepychał się tam Gajtkowski z Rosłoniem, Golański i nieudane zagranie Bonina.
Dostał burę teraz od trenera Wieczorka. Lepiej, żeby nie stosować takich sztuczek na tak trudnej Grząskiej Murawie. Od autu rozpocznie Legia. Edson, Kucharski. Dobrze wprowadził się Cezary Kucharski do gry. Aktywny przynajmniej tak samo jak Janczyk. Roger. Raz jeszcze Kucharski. Surma dość ryzykownie. Uciekł z nogami Arkadiusz Bilski. A i teraz długa piłka Czoto i Gajtkowski. Wywalczył aut Krzysztof Gajtkowski. Brakowało wartościowego partnera dla Grzegorza Piechny w ataku Kolportera. No i padło na Krzysztofa Gajtkowskiego, który ma całkiem udany sezon. Tą pierwszą część w Lechu. Tam strzelił 8 bramek w lidze. No i jest cały czas w czołówce skutecznych, najskuteczniejszych piłkarzy. Pomylił się teraz Mucha. Surma. A w polu karnym Legii cały czas trwa taka walka między Gajtkowskim i Rosłoniem. Obaj panowie co chwilę się albo kopią, albo uderzają pięściami. A tutaj jeszcze raz powtórka tego zagrożenia, niezbyt pewnego wyjścia Jana Muchy, który pośliznął się i stracił kontrolę nad tą piłką. 67. minuta gry. Szala. Hernani. Surma. Raz jeszcze Hernani. Piechna. Edson i Gajtkowski. Bonin. Minął Rożera. Ale była skuteczna asekuracja ze strony Dixona Czoto. Hermes. I Rosłoń. Bednarek. Hernani znów Piechna walczy z Dixonem Czoto. Faulował tym razem Paweł Golański. Kucharski. Rutka. Trudno w takich warunkach rzucić piłkę na dobieg, bo szanse powodzenia takiej akcji są mizerne. Trzeba zagrać dokładną piłkę, w ogóle grać niedługą piłką jest niezwykle ciężko. Ale zawsze można liczyć na to, że przeciwnik zrobi błąd, że mu się piłka odbije w niekontrolowany sposób. Wukowicz. Roger. Do Cezarego Kucharskiego. Kucharski, okazja na oddanie strzału. Kucharski nad poprzeczką. A przynajmniej pół metra nad poprzeczką bramki Macieja Mielcarza, ale chwalebna to próba Cezarego Kucharskiego. Strzał z dystansu. Wukowicz, Rosłoń, Włodarczyk, a niespotykana w tym spotkaniu akcja, wymiana 5-6 dokładnych podań Legii, no i przedostanie się pod bramkę Korony, rzut rożny, a to sytuacja, o której wspominałem wcześniej, walka Rosłonia z Gajtkowskim, wcześniej były kopnięcia, a później już wróg poszły łokcie.
ofiarności Marcinowi Kaczmarkowi na pewno nie można odmówić. Kolejna próba z rzutu rożnego Rogera Guerreiro. Tym razem nieco dalej wycofana ta piłka na 16 metr do Carvana. Jeszcze Czoto walczy z Boninem. Jest rozsłoń. Blokowany strzał. Szala. Jeszcze jedna wrzutka Mielcarz. Radzi sobie z tą piłką i uprzedza Bartosza Carvana. Piechna. Czoto, pomylił się teraz sytuacja. Gajtkowski 2-0! Straty odrobione, 70. minuta spotkania, pierwsza bramka Krzysztofa Gajtkowskiego w barwach Korony. Stanął jak posąg Jan Mucha i odprowadził piłkę wzrokiem. 2-0. Krzysztof Gajtkowski wykorzystuje, no nawet nie powiem, że błąd Dixona Czoto, pewnie Dariusz Dowczyk rozgrzeszy obrońcę za to, co się tutaj wydarzyło. Po prostu pośliznął się najzwyczajniej w świecie, jak w setkach innych przypadków w tym meczu. I w tej sytuacji o powodzeniu akcji Korony rozstrzygnął przypadek. Mamy zmianę. Na placu gry pojawia się Sebastian Szałachowski w miejsce Bartosza Carvana. Druga zmiana dokonana przez legionistów. Czym teraz zdołają odpowiedzieć legioniści? Ostatnich kilka minut wyglądało w ich wykonaniu całkiem obiecująco. Był strzał Carvana, była próba Włodarczyka. Było kilka rzutów rożnych wykonywanych z tej prawej strony boiska przez Rogera. No i był też jeden niekontrolowany poślizg Dixona Czoto, który zmienia kompletnie nam sytuację w tym dwumeczu. 2-0 prowadzi Korona, no i w tej sytuacji oczywiście będzie potrzebna dogrywka, o ile takim wynikiem oczywiście spotkanie się zakończy. Będziemy mieli zmianę i to podwójną. Zganiacz Nowacki przygotowani do wejścia na boisko, a w międzyczasie żółta kartka dla Hermesa. Czwarta żółta kartka w tym spotkaniu, druga dla piłkarza Korony Kielce. Puszcza boisko Arkadiusz Bilski. A na placu gry pojawia się Marcin Nowacki. Mamy także byłego legionistę Mariusza Zganiacza na boisku z numerem 22. Nowacki grać będzie z trójką. Hermes. Gajtkowski. Zganiacz. Raz jeszcze Hermes. Nowacki przejmuje piłkę. Golański. Trójką teraz rusza Korona. Zagranie do Piechny przecięte przez Dixona Czoto. Grę opuścił także Grzegorz Bonin. Starcie Edsona z Golańskim. Obaj panowie ucierpieli. Edson trzyma się za głowę, Golański za kolano. 74. minuta. No, zawrzało na ławce rezerwowych Korony. Pośliznął się Edson da Silva, ale też i wyciągnął później nogę, na którą nadział się Paweł Golański. Edson pokazał w tym spotkaniu, że jest zawodnikiem preferującym dość agresywny styl gry, ale będzie musiał chyba nieco utemperować zapędy Edsona trener Wdowczyk, bo kilka razy
przesadził w dzisiejszym spotkaniu Edson. Ta sytuacja no, do pewnego stopnia była na pewno przypadkowa. Nowacki. Wukowicz. Długie zagranie, znów wychodzi Maciej Mielcarz daleko przed własne pole karne i wybija piłkę poza boisko. Wrócił już opatrzony przez lekarza Edson. Rutka i rzut rożny. Kwadrans gry do końca. Znów rzut rożny z prawej strony boiska. Znów obrazek, który już w tym spotkaniu oglądaliśmy przynajmniej kilka razy. Roger Guerreiro ustawia sobie piłkę w narożniku. Roger, Hernani, zganiacz. Gajtkowski, szansa na kontrę. Zganiacz. Dobrze ustawiony Surma i teraz świetnie Roger Guerreiro wyprzedza Bednarka. Roger jest w polu karnym. Dobra interwencja Sławomira Rutki. Szałachowski, Bukowicz. Surma i Włodarczyk. Od autu rozpocznie ekipa przyjezdnych. Czyste wejście. Wygarnięta piłka spod nóg Rogera Guerreiro, a tym razem mamy rzut rożny po drugiej stronie. W lewym narożniku ustawił sobie piłkę już. A co Vukovic? Hermes. Nowacki i Surma. Nowacki szybszy, jest szansa teraz na kontrę, ale nie zrozumiał się Nowacki z Gajtkowskim, a Marcinowi Nowackiemu już po prostu nie starczyło miejsca do zatrzymania się. Była świetna okazja, by wyjść dwóch na jednego, ale brakło nieco zrozumienia między prawym pomocnikiem Korony, a Krzysztofem Gajtkowskim, strzelcem drugiej bramki. Wysoko uniósł nogę Cezary Kucharski, niebezpieczna gra. Roger. Niezła, długa piłka, Bednarek walczy z Szałachowskim i wygrywa ten pojedynek. Szala. Szałachowski zatrzymany przez Bednarka. Doskonała postawa lewego obrońcy obok Arkadiusza Bińskiego. Chyba najbardziej wyróżniająca się postać po stronie Kielczan. Teraz Włodarczyk nie był na spalonym. Przed nim jednak Paweł Golański. Już zdążyli wrócić do defensywy gracze Korony. Nie było faulu na Rożerze. Zganiacz. Golański. Pole karne, Gajtkowski i co to? Ale na aut. Cały czas nie podnosi się z murawy Roger Guerreiro. Zobaczmy raz jeszcze powtórkę tej sytuacji. No i to było wejście w nogi Brazylijczyka. Już Dawid Janczyk musiał opuścić boisko na noszach. Sędzia teraz również prosi noszowych o wejście na plac gry, natomiast Dariusz Dworczyk już rozkazał przebrać się do koszulki meczowej Tomaszowi Kiełbowiczowi. A to właśnie Tomasz Kiełbowicz, no ale zdaje się, że Roger będzie mógł kontynuować grę. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Czy będzie trzecia zmiana w zespole Legii? Na razie chyba nie.
Może wejść na boisko Roger. Szala. Hernani. Cezary Kucharski do Włodarczyka, obok niego Hernani. Skuteczna interwencja Brazylijczyka. Oddał tu wznowią grę piłkarze gości. Edson. Nowacki. Zablokował w nieprzepisowy sposób to zagranie Roger. Ale jednak zmiana Brazylijczyka nastąpi. Tomasz Kiełbowicz pojawi się za moment na boisku. Mamy 80. minutę gry. 10 minut pozostaje do zakończenia tego rewanżowego spotkania. Piękna. Gajtkowski. Edson i Nowacki. Będzie out dla zespołu gości, ale najpierw zostanie dokonana zmiana. Na boisku melduje się Tomasz Kiełbowicz, Brazylijczyk Roger Guerreiro. Siada na ławce. Trzecia zmiana w drużynie Legii dokonana przez trenera Wdowczyka. Co to? Rutka. Jeszcze raz Szala. Długa piłka. Kucharski. Włodarczyk. Ale trudno mu tam wygrać pojedynki z dobrze ustawionym, blisko przy nim stojącym jak cień niemal Hernanim. Jest ponadto wsparcie ze strony kolegów z defensywy Hernaniego. No i trudno wygrywać pojedynki Piotrowi Włodarczykowi w takiej sytuacji, kiedy jest osamotniony. No i nie ma w porę wsparcia ze strony partnerów. Rosłoń wygrywa jednak pojedynek z Szoto. Gajtkowski. Rozegranie piłki do Piechny. Mucha chwyta piłkę. Raz jeszcze Gajtkowski. No i znów niewiele brakło, a pośliznąłby się Jan Mucha. Rutka. Kucharski. Pory znalazł się tam blisko przy nim Paweł Golański. Zdawał rozegrać piłkę jeszcze z Hernanim. Golański, Nowacki, Edson. Golański. Piechna. Wukowicz i Kucharski. Kiełbowicz. Piłka w boisku. Hernani. Hermes trafia jednak Wukowicza. Włodarczyk, Kiełbowicz. Niezła piłka, ale wyciągnął jeszcze lewą nogę Rutka. A teraz zagranie do Włodarczyka. Spalony. Cały czas aktywna, uważna defensywa Korony. Włodarczyk błyszczał w meczach sparingowych. Strzelał sporo bramek. Był najskuteczniejszym strzelcem Legii, no ale tutaj w tej sytuacji w meczu z Koroną, kiedy miał 100% okazję, kiedy mógł pokonać Macieja Mielcarza, trafił wprost w bramkarza Korony. Teraz okazja dla Włodarczyka, mija Mielcarza, Włodarczyk i wybija piłkę Hernani. Rzut rożny dla Legii. 84. minuta spotkania. Minął już Mielcarza Piotr Włodarczyk, ale była dobra asekuracja, świetne zagranie Cezarego Kucharskiego, naprawdę dobra zmiana doświadczonego napastnika. I tutaj czekał jeszcze na rozegranie do niego piłki Sebastian Szałachowski. Na drodze jednak podania stanął Hernani. Wukowicz. Rutka. Co to? Włodarczyk. Kolejny spalony. A to już bodaj piąty, może szósty raz złapany w pułapkę offside'ową Piotr Włodarczyk.
Gra cały czas na pograniczu offside'u, ale częściej łapany jest w te pułapki, aniżeli udaje się oszukać mu defensywę Korony. Z tym, że akurat w tej sytuacji na spalonym Włodarczyk nie był. Jeden z legionistów był na pozycji spalonej, ale nie uczestniczył w akcji. Pomylił się więc sędzia liniowy. Bednarek. Nie ma spalonego. Kaczmarek. Zagranie na drugą stronę. Tam jest jednak Kiełbowicz, który uprzedził Marcina Nowackiego. Pięć minut pozostaje obu drużynom do rozstrzygnięcia tego rewanżu w 90 minutach. Inaczej piłkarze będą musieli uprawiać piruety jeszcze przez dodatkowy czas 30 minut tej dogrywki, która zostanie nałożona. Kaczmarek, Gajtkowski. Zdecydowanie lepiej czuje się Kaczmarek z Gajtkowskim w tej drugiej części spotkania, jeżeli w pierwszej przywykli, zdaje się, do warunków panujących na boisku. Piechna nad poprzeczką. Zobaczmy raz jeszcze powtórkę. Bednarek. Oj, atakowany był łokciem tutaj przez Dixona Czoto. Nie miał łatwej sytuacji Grzegorz Piechna. Zganiacz. Ucieka lewą stroną Kaczmarek. Podanie prostopadłej piłki jednak do Nowackiego. Edson. Kucharski. Szałachowski rusza z piłką. Szałachowski, tym razem nie było spalonego. Jest Włodarczyk z prawej strony. Goni go Rutka. Włodarczyk jest już w polu karnym. Piotr Włodarczyk zatrzymał się na moment z piłką. Włodarczyk. Wycofanie, ale do Mariusza Zganiacza. Kaczmarek. Mija szale. Fauluje Bukowicz. Mariusz Zganiacz. Zganiacz, lewa noga, nieudany strzał, jeszcze Piechna, jest Kaczmarek, Kaczmarek, będzie rzut karny, nie, nie, będzie żółta kartka dla Marcina Kaczmarka za próbę wymuszenia rzutu karnego, podobnie jak Arkadiusz Biński otrzymuje za dokładnie te samo przewinienie, za symulację. Marcin Kaczmarek, nie było tutaj kontaktu, nie było faulu Marcina Rosłonia. Zdążył schować nogę Marcin Rosłoń, nie faulował w tej sytuacji Kaczmarka. Słuszna decyzja sędziego. Piechna. Kucharski. I oddał to drużyna gospodarzy. A nawet od rzutu wolnego było tutaj przewinienie Cezarego Kucharskiego. Kolański. Kiełbowicz. Bednarek. Kaczmarek. Nowacki. Długa piłka do Gajtkowskiego. Przy nim jest Szala. Gajtkowski. Poczekał, aż obiegnie go Kaczmarek. Jeszcze szansa na Piechny. Broni Mucha. Nie podniósł chorągiewki sędzia liniowy. Doskonałą okazję miał Grzegorz Piechna, by w samej końcówce tego spotkania zdobyć decydującą o awansie bramkę. Cały czas jednak 2-0. No i cały czas to za mało, by bezpośrednio awansować.
Rutka. Hermes. Czoto. Kucharski w złą stronę. Kaczmarek, zagranie do Piechny. Ten zagrywa piłkę jeszcze szerzej. W bok, na lewą stronę do Gajtkowskiego. Przypilnowany Krzysztof Gajtkowski przez Dixona Czoto od autu. Zespół gospodarzy. Bardzo dobra druga połowa Krzysztofa Gajtkowskiego. Bramka, mnóstwo akcji lewą stroną boiska. Miał tam z nim trudne zadanie Wojciech Szala. Hernani. Zganiacz. 2 minuty dolicza sędzia Siedlecki. A więc jeszcze przez niespełna 120 sekund. Oba zespoły będą rywalizowały w tym rewanżowym meczu ćwierćfinałowym. Jeżeli żadna z drużyn nie strzeli bramki, czeka nas dogrywka. Kaczmarek, zganiacz. Szałachowski, dobrze ustawiony Rutka. Hermes, Nowacki. Długa piłka, chyba za długa, nawet na tak szybkiego zawodnika, jakim jest Krzysztof Gajtkowski. Hermes. Faulował Włokowicz. Gajtkowski. Pole karne. I Mucha. Nowacki. Edson. Surma. Koronie najwyraźniej bardzo zależy na tym, żeby jeszcze w tym doliczonym czasie gry, ale nie w dogrywce, rozstrzygnąć losy, by nie grać kolejnych 30 minut na tej dziwnej murawie. Ale wszystko wskazuje na to, że oba zespoły będą do tego zmuszone. Jeszcze zdaje się pozwoli, nie, już nie pozwolił Piotr Siedlecki wykonać tego autu Robertowi Bednarkowi. Tak więc drużyna Korony Kielce zdołała odrobić straty w meczu rewanżowym. Bramki Arkadiusza Bińskiego, a także Krzysztofa Gajtkowskiego, 2-0 i czeka nas dogrywka. Arkadiusz Biński w 23, Krzysztof Gajtkowski.